Dzień dobry. Witam Was w mandarkowych frykasach. No i teraz smacznie niebo nie będziemy jeść, ale pokażę Wam, jak nasze babcie krosmaliły z takich z mąki. Dzień dobry. Witam Was w mandarkowych frykasach. Nie witam Was smacznie, bo nie będziemy gotować. Dzisiaj będzie taka ciekawostka, taki filmik, w którym to filmiku pokażę Wam, jak nasze babcie, jeszcze moja mama i ja również, jak robiłyśmy i robimy krochmal. Wydawałoby się, że to takie banalne, a daję sobie rękę uciąć, że niektórzy z Was w ogóle nie wiedzą, jak się robi krochmal. Ja krochmalę, do tej pory krochmalę, choć wszyscy mi rysują kółeczka na czole, oprócz mojej rodziny, że po co, że właściwie to pościel to wystarczy tylko wyprać i złożyć, ale u mnie to jest cały rytuał. Ja tę pościel krochmalę, ja ją suszę i ja ją potem wyciągam i kiedyś oddawałam, jak dzieci były małe, oddawałam do magla, a teraz nawet sama prasuję. I wiecie co? Wykrochmalona pościel jest dłużej świeża, mniej się brudzi i ilością mąki ziemniaczanej możemy regulować stopień sztywności tej pościeli. Ja również krochmalę obrusy, ale mniej delikatnie krochmalę ścierki w kuchni, takie kuchenne do wycierania, serwetki krochmalę, żeby były długo świeże i żeby kurz się nie imał. W ogóle tak, tak, krochmalę. Krochmalę i się wcale tego nie wstydzę, wręcz przeciwnie, jestem dumna, że krochmalę. Bo uwielbiam, jak ta pościel jest taka wykrochmalona, wyprasowana, czyściutka, sztywna. Nic, tylko wchodzić do łóżka i spać w takiej pościeli. Moja mama jeszcze, ja tego nie robię, choć chyba tak się zastanawiam, że trzeba byłoby zacząć. Moja mama robi to do tej pory. Jak biorę pościel od mojej mamy, to od razu, znaczy pościel, jak jestem u mojej mamy i wyciągam pościel do spania, czy ręczniki, to przypomina mi się dzieciństwo. To są takie chwile, dla których warto odwiedzać rodziców. Moja mama między ręczniki i między pościel wkłada mydła, zwykłe mydła rozpakowane, co tam ileś sztuk i wiecie, jak pachnie ta pościel, nie dość, że jest czyściutka, wykrochmalona, sztywniutka, to jeszcze taka pachniutka. Mamo, dziękuję Ci, bo ile razy jestem u Ciebie, to ten zapach zawsze mnie tak rozczula i tak mi fajnie jest. No bo jak inaczej mogłoby być u mamy. Serdecznie Was zapraszam do obejrzenia, jak ja robię krochmal i jak ten krochmal robiły nasze babcie, prababcie, mamy. Może chociaż raz kiedyś zrobicie. Chociaż wiecie co, powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Ja miałam taką prababcię. Prababcia miała na imię Maria, która, i to nie tylko ona, ale ja wiem, że ona tak robiła. Ona krochmaliła, to była w ogóle taka czyściutka, zadbana, taka pedantyczna starsza pani, która krochmaliła również, jak to się mówi, żaboty tutaj, kołnierzyki białe, wszystko było wykrochmalone, krochmaliła również koszulę mężowi i synom, a jak ścieliła łóżko, to brała potem kij od szczotki i tym łóżkiem i tym kijem wygładzała, żeby nie było żadnej rysy ani żadnego zagięcia na łóżku. To były czasy, co? No to teraz już Was zapraszam do mojego blatu kuchennego, gdzie pokażę Wam, jak ja robię krochmal. Zapraszam. Mam miskę. Miska ma 4 litry. Do tej miski wrzucę najzwyklejszą mąkę ziemniaczaną. Ja mam tutaj te moje takie duże sałatkowe łyżki i wrzucam ich 5. W zależności od tego, jak mocno ma być wykrochmalona czy sztywna pościel, tyle tej mąki to musicie już sami wiedzieć. Jak będziecie mieli ochotę zrobić, w co wątpię, no ale to jest taki filmik z ciekawostkami. Do you still know?
mieszając, wlewam tę gorącą wodę, tu jest tak około 2 litry. Widzicie, on się robi pomału przeźroczysty. Ja tego nie zagotowuję. Nasze babcie to jeszcze gotowały. Ja tego nie zagotowuję, szkoda czasu. Ja jeszcze dodam trochę wody. I tu już wszystko jedno, czy zimnej, czy ciepłej. O, żeby on był taki bardziej, żeby mi nie zatkał pralki. Jest cudne. I wiecie, że to jest już cała filozofia. Teraz wystarczy wypłukać tylko pościel w krochmalu, dodać do ostatniego płukania w pralce, powiesić i mamy sztywniusieńką pościel, ale co ja jeszcze będę z nią robić, to Wam pokażę za chwilę. To? Tak pięknie wykrochmalona jest moja pościel. A tu jeszcze Wam pokażę, jak sztywne są moje serwetki. Zobaczcie. Proszę. Widzicie? I o to właśnie chodzi. I teraz jak się to ładnie wyprasuje, żyć nie umierać. Posłuchajcie, jak w ogródku mi się gra. A teraz proszę bardzo, no i teraz składaj oleńko, tak, tak składamy. Michał robi z drugiej strony dokładnie to samo. I teraz dzieci będą wyciągały pościel. Proszę bardzo, żeby... o. O, o, tak, 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 o, tak. O, i już jest wyciągnięta pościel. Państwu dziękuję.